Ojej, to jest trudno opowiedzieć. To trzeba przeżyć. Po prostu, wie pan, taką wojnę, która tutaj się toczyła, to tylko ten zrozumie, jak było, jak sam przeżyje. A opowiedzieć tego to... Niemcy liczyli, że przyjdą tu spod Pasymia ruski, nie? A oni przyszli spod Marcinkowa. Осуществляя смелый и стремительный рейд, подвижные части прорезают вражескую территорию. Так было. Мой отец стал на сходах в дому, тоже имели мы ладную господарку. Стал на сходах, и они пришли и хотели часы. Часы. А отец не знал, что это есть. А у нас до работы был такой польский работник, такой 18-летний хлопак. I więc było ich troje, wyciągnęli pistolety, no i ja stałam obok ojca i byliby zabili ojca za to, że te czasy nie dał, nie wiedział, co to jest. I on tylko wołał: Henryk, Henryk, chodź, bo ojciec wiedział, że Henryk umie kilka słów tam po rusku. Więc on przybiegł i on mówi mu: słuchaj, to oni chcą. No, on mówi: zegarki oni chcą. I ojciec przyniósł wszystkie, które miał. No i odeszli. Wiem, że w nocy myśmy ukryli się w piwnicy. I pamiętam, jak ja strasznie się bałam tych Rosjan. Takie miałam wyobrażenie o tych ludziach, że oni są... Ja nie wiem, skąd mi to w tej wyobraźni takiej dziecięcej, że to są ludzie jakby z Afryki, czarnoskórzy jacyś, że wszystkich, co zobaczą, to od razu wystrzelą. Z miejsca. No i tak siedzieliśmy w tej piwnicy, tam sporo ludzi przecież było w tej piwnicy. I te drzwi się tak, w tych drzwiach, bo były oszklone, od połowy oszklone te drzwi. I taka twarz się ukazała radzieckiego żołnierza i tak groźnie patrzyła po wszystkich. I miał karabin. Mówiłem, no tak, teraz już będzie po nas. Ale nic z tych rzeczy, nic się nie stało. I to mi tam piwnica na dworzu tam mam, to w tej piwnicy im siedzieli, nie? Bo tak pociski furwali, to i granat tam pękł tu za bagnem i to. To przyszli, te pierwsze Rosjanie przyszli, nie? No to a co już wieczór było, już to ciemno, to i tam mieli latarkę, ale to ja to zasnął. I kazali wyjść z tej piwnicy? Nie, to, ale strzelił, najpierw strzelił z pistoletu, bo tam były podwójne drzwi. To jedne otworzył, a drugie strzelił przez te z pistoletu. No to ten chłopak z Ewodełku, co był, to przeszło mu tu, na prawej stronie. Przeszło aż na wile, ale też... Ale przeżył? Przeżył. No i jechali w wozach na końmi. Wozami i natrafili na Wołcki, na tą drogę tatarską, nie jak ona się nazywa. I tam i nas Ruski spotkali i rozstrzelali. I na tym się skończyło. Ja zostałam ranna w nogę, byłam przestrzelona i leżałam 3 dni, 3 noce. Ale na mrozie i na tym śniegu, razem z tymi zabitymi. I dopiero dziadek trzeciego dnia, bo on drugiego dnia przyszedł tam i to sąsiadkę też przestrzelał, no, zabrał do domu i znowu się noc zrobiła, niż on do domu na sankach ją zawiózł. I wtedy przyszedł do mnie, no, do nas tam i do tej grupy, to jeszcze ja żyłam. I mnie tam wziął do domu, ale już ręce i nogi odlatywały, bo za mocny mróz był wtedy. Tam wtedy w 1945 roku była duża zima. Mnie sam leczył. Mocem okładał, bo nie było żadnych lekarstw, ani bandaży, tylko białe prześcieradła, dar i owijał i tak opadły mi ręce i nogi. Pomimo to, że mama jak ten relikt trzymała przy sobie przez cały czas tej wojny legitymację Związku Polaków, to Rosjanie w ogóle nie przyjmowali, co? To Volksdeutsche tam i ten, także jeszcze gorzej nas traktowali. W styczniu przyszli, w kwietniu ojca zabrali. I 3,5 roku był na Uralu, koło Archangelska.
I tam żeśmy nic nie wiedzieli przez 3,5 roku. Dopiero jak go zwolnili i dostał się do NRD, w ten czas napisał, że jest, że żyje. Potem przyjechał po pół roku. Ojciec, jak miał 80 lat, wyjechał na zachód. No i tam żył do 93 roku. I mówi, że tylko dlatego, że ten paradis tam przeszedł. Zawsze tak mówił. Jak żeśmy weszli na rynek, patrzymy, polska flaga. No jesteśmy u swoich. Jesteśmy u swojej, radość niesamowita. I mama poleciała do komendanta całego, że znowu z tą legitymacją, w związku z tym, że jesteśmy Polakami i ten, żeby nam pomogli. A ten od razu, co? Polacy, Volksdeutsche, i zamknąć nas. Mama ledwo płakała, wybroniła nas. Puśćcie nas, tylko my do Olsztyna chcemy. My tam mamy znajomych, krewnych, przyjaciół.